Tak, jest lepiej i w sumie fizycznie jestem fajnie przygotowany do sezonu, fajnie się czuję. Wyciągnąłem wnioski z tego sezonu i wiem, jak podejść do zimy po prostu i mam nadzieję, jestem pełen optymizmu, że będzie w porządku. Czyli jak musisz podejść do zimy? Normalnie, tak jak mi powtórzyłem do lata, że wszędzie szukałem błędu, grzebałem w tym, a nie skupiłem się na tym, co tak naprawdę ja czuję i jak ja chcę wygrać, jak chcę skakać i jak chcę się czuć na skoczu. Tak, skakaliśmy na lodzie, było bardzo w porządku i naprawdę zabrałem takiego fajnego odczucia. Skakaliśmy przy treningu na małej skoczni, wielorodowe. Skakało mi się naprawdę bardzo fajnie. Później przyszliśmy na dużą skocznię, gdzie była ceramika, to myślałem, że wyjdę z siebie, bo już ten dźwięk tej ceramiki mi po prostu za bardzo uderzał do głowy i może trochę sam sobie tutaj zmówiłem, ale tak się czułem, że nie umiałem się po prostu odnaleźć na tej ceramice, na tych wszystkich torach. Jednak tory lodowe są dla mnie dużo lepsze. A teraz znowu ta ceramika, nie? Czy to tak? Tak, jest teraz ta ceramika, trzeba to przeżyć, ale jestem właśnie czułem optymizmie, że jeżeli wejdziemy na tory lodowe, to będzie naprawdę bardzo dobrze, bo sam wiem, ile treningi na torach lodowych to mi da. Udało się było bardzo, znaczy zapomnieć całkowicie na pewno, ale było bardzo, bardzo fajnie i tam na pewności siebie i tego naprawdę takiej świadomości, w którym miejscu jestem i z tego miejsca chcę się odnieść. Tak naprawdę jestem pierwszy rok w kadrze i jestem dla mnie coś nowego. Łatwo jest dostać się na szczyt, ale trudniej jest się utrzymać na tym szczycie. I tak naprawdę zdałem sobie o tym sprawę, że nie wystarczy stać w miejscu, tylko cały czas. Nie czujesz właśnie takiego stresu, nie wiem, jakiegoś takiego paraliżu, że jesteś w kadrze z Kamilem, z Piotrkiem i tak dalej i teraz co mam dalej robić? Nie czuję takiego paraliżu. Wręcz jak sobie to uświadomiłem, poczułem siłę z tego, że mogę z tego czerpać siłę i mogę to naskoczyć. Po to jest na tej kadrze i się tam znalazłem. Jesteśmy piątkę w tej grupie, więc nie bez powodu. Tak, bardzo fajnie się w takiej grupie trenuje i myślę, że 5 to bardzo fajna liczba, bo nie jest nas za dużo i każdy ma czas, czy trenerzy, czy zawodnicy na siebie. Nie tylko popełniasz błędy, bo na pewno też masz jakieś swoje atuty, które cię różnią na skoczy, jakbyś chciał zrozumieć, a tutaj moim atutem jest też na technika. Pomimo, że pojawiają się błędy takie czy inne, to ja potrafię jechać i zrobić to tak się bardzo poprawnie. Trenerzy mówią, to jadę, robię to. Tak, z tym akurat nie mam problemu. I ten automatyzm jest długi, automatyzm cały czas, tylko trzeba pewne rzeczy skorygować, żeby tak jak całość to wygląda bardzo płynnie. No i na operację jeszcze z tym kadrem nie zostało. Dlaczego teraz nie musisz się znowu zorientować? Jednak coś już tak, czy musisz się skupić, żeby coś wyrównować? Przede wszystkim skupić na powietrzu i poczuć powietrze, bo to też jest moje marzenie, żeby tak jakieś powietrze, które się dobrze ułoży. Po prostu muszę na progu wszystko wygląda technicznie bardzo fajnie. Jestem z tego zadowolony, bo
właśnie skontraktować całościowo i od początku do końca, żeby to był skok taki poprawny, to będzie w porządku, ale są jeszcze takie zawahania, za progiem w powietrzu, czy to jest to, czy to nie jest to, po prostu muszę z pewnością, dużą pewnością się wypowiedzieć do moich skoków. A ja widzę jeszcze takie powiązanie, bo wiem, że Łukasz Kowczyk zawsze to ten telemark, bardzo pilnuje tego trenera, czy jeszcze do tej trenera? Tak, to jest bardzo ważne na skoczni. Z tego można wygrać, albo można być drugim, więc ten trener jest bardzo ważny. Myślę, że z lądowaniem nie mam jako takich problemów. Nie przywiązuję do tego aż takiej wagi aktualnie. Jeżeli lot będzie w porządku, to lądowanie też będzie w porządku. Chyba, że będzie za daleko. Zima była dla Ciebie udana, troszkę mniej, ale to będzie ta zima? Jaką chciałbyś mieć? Chciałbym, żeby była jeszcze lepsza. To jest sport, nic nie wiadomo, ale przykładam do tego wagę, żeby było w porządku. Nie staram się napalać, że muszę coś, muszę dowolnić, muszę skakać. Po prostu chcę z tego czerpać radość, tak jak robiłem to zimę i cieszyłem się na to, że idę na skocznię. Idę i robię swoje, robię to, co lubię. Natomiast latem było też sporo zawirowań, jeśli chodzi o twoje narty. Czekałeś długo na fligach, później na Mistrzostwach Polski znowu wrócili do fiszerów. Tak, skakałem na flugach i nie był to zbytnio dobry trap, bo bardzo źle mi się na nich skakało, znaczy bardzo źle, nie umiałem sobie z nimi poradzić. Narcie nie jest równa, dopiero jak przeszedłem na stare narty, na stare buty, jak skakałem zimę, to zacząłem łapać czucie, zacząłem skakać po swojemu, a nie to, co dyktowały mi narty i nowe buty. Więc teraz się tego trzymam, że na zimę jest do niego narty takiego samego modelu, jak skaczę cały czas. Z tego akurat jestem bardzo zadowolony, bo wiem, że w sprzęcie nie mam braku. Dużo testowaliście właśnie? Sporo testowaliśmy i były trafne decyzje i też porażki, mniej trafne. Więc jak dla mnie zostajemy przy tym samym, co było w zimę. Za bardzo nie ma nowości, ale trzeba się z nimi robić.